Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Forever, zapraszam was do kolejnego materiału na kanale. Słuchajcie, poprawiam sobie ostatniego, jednego z ostatnich e, streamów. O, tutaj przepraszam, jest e, dźwięk, skasujmy sobie go. Była, była sytuacja, gdzie e, gram, znalazłem sobie na Cyberszoku mm, ser, serwery. i Są tam po, serwery podzielone na takie e, zakładki. DM, e, Retake, Retake Classic. HSDM, Pistol DM, no i odpalił sobie, przepraszam bardzo, Pistol DMA. No i co się działo? No, oczywiście, na początku chyba tam rozgrzeweczka i tak dalej, trzeba było rękę rozgrzać. Nową myszkę, właśnie napisałem do, do Lamzu, żeby mi tutaj myszkę wysłali na, na testy. No i mam w sumie jedny chyba z najlepszych myszek obecnie na rynku, czyli właśnie X w, w XE Wireless, Super Lighter Logitech. No i wydaje mi się, że Lamzu jest też jedną z tych myszek. Muszę się do niej dosyć mocno przyzwyczaić, ponieważ ona nie jest aż tak wy wypukła. Nie ma takiej dupy, kurde, jak Super Light. Yy, I przy przyciskach jest taka troszkę, wiecie. Yy, pod takim ostrzejszym, ostrzejszym yy, kątem yy, się spłaszcza. No i jestem właśnie w trakcie yy, przyzwyczajania się do, do myszki. Tam nowy sens i tak dalej. Teraz chyba sensa mam 1.7 czy 1.8 na 400 dpi. No i odpaliłem sobie dema. I jest taka sytuacja, gdzie jestem właśnie. Oglądam teraz, jestem właśnie pod marketem na, na Mirażu. No i chciałem sobie przetestować, jak to jest z tymi hitboxami. Wydaje mi się, że ostatnio był jakiś update. Zresztą poczekajcie chwilę, zaraz wam pokażę. Tak patrzę po tych właśnie. Patch notesach, no to tutaj właśnie ulepszenia w zakresie stabilizacji z 20 października, z 19 naprawiono tam różne błędy o tym. O tych kartach AMD, gdzie gracze dostawali właśnie bana, i tam na fizycie też była informacja, że jeśli ktoś używa tej opcji, zostanie zbanowany, żeby je po prostu nie uruchamiać. No, tam też naprawiono dane tam integracji stanu gry. Niektóre tam błędy powodujące, że a to rozbranie bomb i tak dalej. Także tych, tego konkretnego nie mogę znaleźć. A wydaje mi się, że tak jakby poprawili, niby synchronizację tych animacji, chyba czy coś takiego było. Ja jeszcze próbowałem przez Control F tam znaleźć e, słowa takie kluczowe, które, o których mi chodzi, ale niestety nie daje rady. Możliwe, że faktycznie nie było to tak naprawdę w taki sposób nazwane, jaki ja sobie tutaj e, w głowie wymyśliłem, gdzie te animacje są synchronizowane z e, tym tam subtikiem i tak dalej, ale wydaje mi się, że po ostatnich habilitach jest kurde jeszcze gorzej. E, to znaczy, celownik na, na głowie a tej głowy tak naprawdę w ogóle tam nie ma. Tak jakby jeszcze bardziej było rozstrojone, gdzie tutaj jest głowa, a tutaj jest hitbox głowy. Że po prostu jest jeszcze przed, między nimi jeszcze, kurde, większa odległość. Jak ogląda właśnie ten fragment, gdzie yy, testowałem sobie DMA właśnie z, z ludźmi na, na streamie, żeby zobaczyć, że stanąć sobie, kucnąć, przycelować celnik idealnie na głowie. No i żeby zdementować te plotki, że faktycznie, że kurde, wystarczy mieć lepszego aim'a. Wystarczy przycelować, wystarczy wziąć troszkę więcej czasu. Cierpliwości Przycelować, nacisnąć lewy przycisk myszy I gościu leży Zobacz gościu, pa pa, co to kurwa jest? Co to kurwa jest? to Jest. Nie dało się kurwa nie trafić e, głowy celując w ten sposób. O. Kolejny. Co to? Ja pierdolę. No nie. Aż się po prostu. Odechciewa. Wydaje mi się, że jest kurwa gorzej niż było. A teraz co ja oglądam. No właśnie. Raz, drugi, trzeci. Czwarta pestka trafiła e, z USPK. Gdzie USPK? Pistolet z tumikiem, jeden jak nie najcelniejszy pistolet w Counter Strike'u każdy odsłonię CS'a CS GO, USP, to są peski leciały Na z Edwarda czy tam z, z, Rom z Romana na Longa do Pit'u Peski z USP'a, jeden, dwa strzały W gościa który się ruszał, ale w gościa który stoi w miejscu no to nawet bota dał radę zabić, tutaj Gościu jeszcze kuca, ja kucam Przykłócanie broni jeszcze celniejsza powinna się wydawać co cztery strzały w głowę idealnie Nie siada, moi kochanie, nie siada. Wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej I CS to jest taki kuźwa scam, że to jest niepojęte Nie dość, że jest właśnie od cholery cheaterów, od groma cheaterów na, na tych takich średnich ratingach No na tych niebie niebieskich, od 10 do tych 15 tysięcy jest od groma hacksów, dosłownie nawet jeśli macie te 16 i gracie z, z ludźmi, którzy mają mniejszy rating, tam 13-14 tysięcy, no to z tych 16 bardzo szybko spadniecie. Ja miałem prawie meczyk o awans do 15, no i z 15 spierdzieliłem się do 12 i jakoś udało mi się wrócić na 13,5, 13,600, 13,800. Coś takiego na razie tych premier. Nie gram, bo wydaje mi się, że chyba teraz jedyną drogą to jest po prostu droga facetowa, żeby jakoś cieszyć się z tego Counter-Strike'a, bo to, co się dzieje aktualnie, to jest po prostu yy, nieśm nieśmieszny żart. No, stan, w jakim jest CS2 mnie niestety nie bawi. Wiem, że CSGO na początku też było do dupy, ale nie było aż tak. Tutaj wydaje mi się, że według mnie, jestem o tym święcie przekonany, że Oprócz cheater cheaterów i tego yy, pseudo-waklajwa i anti to tak naprawdę tą grę psuje dosyć mocno subtik. Dosyć mocno subtik i to, że te animacje nie są w ogóle zsynchronizowane z tym, co tak naprawdę dzieje się na serwerze. Też dużo ludzi pisało o tych yy, duchowych hitboxach, że jak jesteście wcelowani, no. Wybraćcie sobie sytuację, które mieliście w CSGO. Byliście w sterowaniu, gości wampikował. Wam mieliście celownik, mieliście crosshair placement idealny, dosłownie crosshair placement Screama, Shocksa, Ropsa i innych tych, tych prosów. Fragowaliście. Gości pikował nawet na shiftie, fragowaliście. Tutaj gościa, jak wampikuje na shiftie, zdążycie zobaczyć ułamek głowy i on was zabija. Dlaczego? Bo e, tak naprawdę prawdziwy hitbox, e, ten tak jakby duchowy, no, którego nikt nie widzi, wychylił wcześniej, zanim. Ta, animo ta animowana głowa, zanim model głowy wychylił Bo tak naprawdę, że tutaj jest ta animowana, ten duchowy I było tak, tak zabija was i dopiero Widzicie kawałek tej głowy, nie są po prostu zsynchronizowane te, te rzeczy, dlatego y Jak gracie I na pewno ci, którzy grają w Mają coś, tak mają stronę FaceIt Finder Sprawdzają sobie czasami profile Steam i widzą że Sprawdzają ludzi, którzy po prostu y Ich kasują, no i co się okazuje Drugi level faceit, trzeci level faceit, piąty level faceit, jakieś tam nie wiem, 1300-1500 elo. Nie chcę rozwijać tego tematu dalej. Wiecie, wiecie o co chodzi. To tak samo jak kiedyś moje overwatche. Movement do dupy, gościu nie wie co się dzieje na mapie, ale Hedy strzela kurde jak dosłownie, jak mistrz jakby się urodził z, z myszką w ręku i to był nie wiem, syn geibena który zajebiście dobrze gra i miał nie wiem, po prostu wrodzony talent do tego. A tak naprawdę się okazuje, że gość jest odpalony. Jeśli nie jest odpalony, to właśnie ta desynchronizacja animacji sprzyja ludziom, którzy mają słabego aima, którzy z nacelowaniem na głowę mają problemy. Bo tutaj, kiedy celujecie w głowę, im ostatnio w tym tygodniu, im więcej gram w CS2, tym moje morale, moja pewność siebie dosłownie leży i kwiczy. Dotykam gruntu, niedługo będzie już kurwa depresja i będę kilometr pod ziemią z tą moją pewnością siebie, gdzie w Jak wiedzieliście, mieliście tą pewność siebie i wychodziliście na duel Wiedzieliście od razu z góry, że wy go wygracie, Wychla wychylacie, fragujecie i jest ten frag, zabijacie tutaj, wychylacie, nie wiecie tak naprawdę co się wydarzy Wychylicie na jednego typa, typ będzie po prostu biegał, skakał, walnie wam głowę a jeśli typ będzie po prostu stał w miejscu albo będzie kucnięty, wychylicie na niego takim typowym Xantares czy tam Ferrari pikiem, gdzie on po prostu nie będzie miał. Po... No, czas reakcji będzie miał żółwia. Po prostu nie, nie ogarnie. wychylicie na niego, celownik ustawicie na głowę. Tak naprawdę w tą realną głowę, tą duchową no nie celujecie, tylko celujecie w jakąś tam. jakąś animację, kurde, gdzie ten hitbox w ogóle jest zupełnie. w dupie schowany, tak naprawdę. A. A to, że gościu akurat ma czas reakcji, no to możliwe, że model tak wyprzedził ten duchowy hitbox, że gościu strzeli wam za modelem głowy, a tak naprawdę trafił w ten hitbox, który nie jest dobrze z tą animacją tego modelu, który wychyla, zsynchronizowany, no i dostaliście heda. No i gościu, który właśnie aimowo jest słabszy, czas reakcji ma słabszy, no i taki gościu po prostu was kasuje. Na Dead też sprawdzałem różne konta. No i okazało się właśnie, że też miałem gościa, który takie heady sadził, dosłownie piękne pestki. Patrzę celownik, no taki celownik no malutki, nie? Z outline'em. Patrzę na Faceit Fanderze, drugi level Faceit, 300 meczy. Zapałem się za głowę. Będzie, nie, kurde, nie. I im wyższy level Faceit, im bardziej skillowi byliście w CSGO, słuchajcie... Śmiać się czy pakać, no wolę się śmiać. Im wyższy level mieście Facy i im byliście bardziej zajebiści w CSGO, tak w CS2 idzie to odwrotnie. Im byliście gorsi w CSGO, tym lepsi jesteście w CS2. Nie chcę tutaj absolutnie nikogo obrazić. Jeśli poczułeś się ty, e, lub kolega, koleżanka, poczułaś się, lub poczułeś się urażony w tym momencie. Przepraszam, nie chciałem, ale taka jest prawda. To jest to, co obserwuję ja, to, co obserwują inni gracze. I na pewno też mia miałeś lub miałeś takie, yy, takie sytuacje w tej grze, gdzie zastanawiasz się, gdzie to leci? Walisz gościa na, na CT na Emilku, a te pestki lecą kurwa na inferno, albo na, na ofis, po prostu. Walisz w okno na ofisie. Albo rąbisz tam w zakładnika w kolano, albo. Nie, nie wiem, kurde, albo jeszcze na asalcie, którego nie ma tutaj w CS2, tylko walisz, strzelasz się na Mirku w CS2, a rozbijasz tam, walisz te kontenery na asalcie w C2 w albo najlepiej w CS1,6, kurde, albo 1,5. No to jest tragedia. Nie, nie wiadomo, gdzie te pestki w ogóle lecą. Czy tak naprawdę, czy ta pestka, czy ten pocisk, czy faktycznie on jest zsynchronizowany z samym centrum tego celownika, czy on leci gdzieś, kurde, obok? Czy on leci, jak macie celownik. Czy on leci na przykład tutaj, w tą stronę, a nie, a nie w, samo centrum, w samo centrum, w sam środek? To jest. Moi, moi drodzy, to jest po prostu chory. Już nie wiem, co mam y, powiedzieć. Nie wiem już, tak naprawdę, jak mam, jak mam grać w tego Cesa. Nie wiem już, y, jak w ogóle, gdzie celować. W ja mam celować. Czy mam celować w pępek, Czy mam celować obok głowy? mam celować w prawe? Czy w lewe, w lewe ucho? Czy mam w ogóle, jak mi gość wychlad, to mam celować w typa, który stoi za nim i ten może pierwszy Heda dostanie? No nie wiem, absolutnie nie mam, nie mam bladego pojęcia. I proszę was teraz właśnie o wsparcie w komentarzach, żebyście napisali jakie wymieliście przypadki. Co wam się działo? Dlaczego stwierdziliście, po, czy, po jakiej akcji stwierdziliście, że że po prostu gra jest stryta, że gra jest spierdzielona i gra jest, no jak to ludzie twierdzą, jak to już się śmieją, major ready. Ja Jeszcze widzę, jak jest Major Ready. Jak goście tam po prostu z AWP będą kasować ludzi, których jeszcze nie zobaczą, bo model ten, który widzą wizualnie, jest za ścianą, a model duchowy jeszcze kurde, mówi: Poczekaj, poczekaj na mnie, jeśli nie jesteśmy zsynchronizowani. Poczekaj na mnie, bo ja muszę jeszcze dwa, dwa kroczki do przodu i dopiero wtedy wrócę. No i on w ten model walnie, no i co I gość leży, a po drugiej stronie monitora, wielkie zdziwienie, że. Goś się padł za ścianą, Że on już był za ścianą, jak on go widział? Przecież on, on się chowa, gościa już nie widzi, ale ten typ wali mu No i drodzy, to będziemy na tym kończyć po prostu. Nie, nie ma co dłużej się rozwijać, bo można pierdzielić, można gadać godzinę, dwie, a i tak raczej zmian większych raczej nie ujrzymy. Bo to trzeba po prostu chyba, wydaje mi się, że napisać jakiś kod od początku, albo posiedzieć tygodniami, albo nawet miesiącami na tym, żeby wyłapać, co, co, co jest nie tak. I chyba to też jest taki nostalgiczny punkt, którym my gracze nawet za na tym za tym 64 tik Nawet zatem skimy na tym 64 Tik, bo na 64 wydaje mi się, że siadało lepiej niż na tym subtiku w C2. Także słuchajcie, no już tyle kończymy z mojej strony to wszystko zostawcie łapę w górę jeśli faktycznie uważacie że jeśli się utożsamiacie z tym o czym ja mówiłem jeśli mieliście takie sytuacje jeśli utożsamiacie się z tym fragmentem który wam tam w którymś momencie filmu wrzuciłem właśnie z, podczas strzelania się z tego usp na tym dm no i czekam na komentarze i trzymajmy się razem żalmy się razem bo jest na czym się żalić to nie jest tak że tą grę bardzo szybko naprawią będzie długa droga czekała na nich, usiana kłodami, na pewno nie różami, gwoździami, kłodami i wszystkim, żeby to po prostu naprawić, żeby do, doprowadzić tego CSA-2 do stanu takiego faktycznie major ready. Także z mojej strony tyle, trzymajcie się, pozostańcie jak zwykle forever ręk jak... i do następnego razu. Elo.